Naklejka. Zapraszamy na nasz skromny bookshelf tour. Pierwsza półka na samej górze to jest taka jedyna konkretna półka. Jeśli oglądaliście zreuploadowany tutaj film z przerabianiem tego pokoju, to tam też było ustawianie książek na półce. Ustawiamy tak trochę, żeby było estetycznie, w cudzysłowie. Jednak ta na górze została cała dla Remigiusza Mroza. Mamy tu też oczywiście inne gadżety, czyli jakąś zabawkę taką fidgetową, naszą kolekcję zakładek. Dajcie znać, czy chcecie film, w którym pokażemy wszystkie te zakładki. Energole. Tutaj w tym piórniku trzymam wszystkie znaczniki. No i jest też korona, jako że to nasz ulubiony autor. O pisaniu na chłodno, czyli chyba jedyna jego niebeletrystyczna książka. Przepaść, czyli randomowy siódmy tom serii o Forście. Była taka przecena w Empiku i wszyscy z każdej strony na książkowych mediach mnie atakowali tym, że to kupują, więc uległam. Nie mamy żadnego innego tomu tej serii. Tutaj wciąż zafoliowana ta seria o Zaorskim, gdy to jeszcze była trylogia. I tutaj mamy jeszcze czwarty tom, piąty tom czeka na kupienie, ale może chociażbym to najpierw odfoliowała. Tutaj mamy projekt RIS i on był dorwany w Biedronce za 35 zł. Osiedle Żniw, dla odmiany przeczytana przeze mnie Czarna Madonna. Tutaj na górze mamy Lot 202 i hashtag, który przeczytał Raczek. Trylogię W kręgach władzy, którą ja kiedyś zaczęłam, ale jakoś szczególnie daleko nie zaszłam, bo na stronę 58 tylko. Też to kupiłam w takim ładnym pudełeczku i to pudełeczko też gdzieś jeszcze leży. Tutaj mamy tą dylogię sci-fi. Jest mi bardzo przykro, że ona dużo później wyszła w twardych oprawach, ale te wydania się w ogóle nie różnią, w sensie okładki są takie same, tylko są w twardej oprawie. I bez sensu jest mi kupić drugie takie same, wolałabym mieć je w twardej oprawie, bo są piękne. Tutaj mam kieszonkowe wydanie, bo kupiłam je na OLX-ie i chyba nie było napisane, że to jest kieszonkowe wydanie, no ale trudno. Cała ta trylogia wydana pod pseudonimem. Tu jest moja kolekcja behawiorysty, czyli wydanie, na które bardzo długo polowałam, bo bardzo mi się podobało. Bardzo brzydkie wydanie serialowe i tutaj to klasyczne. Przeczytane przeze mnie dwa razy. Tutaj mamy też z tej serii Iluzjonisty, również przeczytanego, Ekstremistę. To w ogóle jest mnóstwo znaczników oraz jeszcze nieprzeczytany Kabalista. Wszędzie ten ista i ista. Kolejna półka znacznie bardziej losowa. Tutaj na górze nasza współpraca Zagubiona pszczoła, oczywiście przeze mnie przeczytana. Tu w ogóle jest więcej przeczytanych książek. Te odwrócone tyłem są właśnie przeczytane przeze mnie. Dziewczyna z Ajutaj. Dostałam to od mamy na 18 i mam tutaj dedykację od autorki. Kraina Jutra, początek, jest to Disneyowa książka. Oglądałam ten film i tę książkę wyczaiłam, nie wiem, za jakieś 5 zł na Vinted, więc sobie kupiłam, ale jakoś nie spieszyłam się do przeczytania. Odrobina brokatu, odrobina blasku i odrobina słodyczy, taka urocza trylogia młodzieżowa. Dziewczyny nie biją i chłopaki nie dziergają, też bardzo fajne młodzieżówki, które podsuwam Raczkowi. Zachęćcie go w komentarzach do przeczytania. Wciąż nieprzeczytany pierwszy tom Wojowników. Boję się tej serii, bo ona ma jakieś miliard tomów i jeśli mi się spodoba, to zbankrutuję, kupując kolejne części. 4 Weroniki Roth, czyli dodatek, początek trylogii Niezgodna. Czytałam go chyba ze 3 razy, wypadałoby przeczytać ten czwarty, żeby pasowało. Co ciekawe, tej całej trylogii nigdy nie przeczytałam w całości. Mamy taki plan, dajcie znać, co o tym sądzicie, że zrobimy sobie takiego vloga czytelniczego, gdzie Raczek przeczyta Igrzyska Śmierci, bo ich nie czytał, a ja właśnie przeczytam całą tą trylogię Niezgodnej. Zawsze wolałam Niezgodną od Igrzysk, a Igrzyska przeczytałam w całości, a Niezgodną nie, więc czas to nadrobić. Tutaj mamy książki, które pokazywałam też na TBR-ze, czyli doktora Nika Trauta, Powiedz, gdzie cię boli i miłość to najlepsze lekarstwo. Jeże, 25 gramów szczęścia, czyli też jeże, Sekretne życie krów, czyli nie jeże, i Islandia, i na Islandii też jeży nie ma. Islandia, czyli nie zwierzę. Dalej mamy zawrotną kolekcję książek non-fiction, czyli Niegrzeczne Jacka Hołba. Też mamy plan przeczytać właśnie na jakimś vlogu. Ja czytałam jeszcze, właściwie słuchałam w audiobooku dwie inne jego książki, tą o przemocy i tą o niepełnosprawności. I planuję kupić tą o przemocy, żeby sobie Raczek też mógł przeczytać, a ja przeczytam to i zrobimy sobie właśnie takiego vloga. To będzie takie pierwsze spotkanie z literaturą faktu Raczka. Bo Islandia to też jest non-fiction, ale to takie bardzo lekkie. Jacek Hołb to jednak jest małe, ale potężne. I tutaj również z wydawnictwa Czarnego, Głośnik w głowie, czyli o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. To jest bardzo ładne już w tym twardym wydaniu, w twardej oprawie. Nie wiem, czemu Jacek Hołb ma takie brzydkie, miękkie. Mamy tutaj również Zapach trawy, czyli opowieści o dzieciach hipisów. Mam to zaczęte. No, jak na razie mi się nie spodobało. I w sumie z non-fiction jest jeszcze to, czyli Strażacy, tam gdzie zaczyna się bohaterstwo. Chciałam to przeczytać, od kiedy widziałam to w zapowiedziach.
Ta książka wyszła w roku 2018, do tej pory jej nie przeczytałam. Tutaj taka króciutka książka Piercing, którą oboje czytaliśmy, właściwie Raczek czytał, ja słuchałam w audiobooku i bardzo polecamy. Milczenie lasu, czyli mój ulubieniec października, jaki był miesiąc przed chwilą? Listu. Teraz jest listopad, wcześniej październik. No co? Mój ulubieniec października. No i mamy kilka książek Kinga, czyli Joyland, Wielki Marsz i Misery. Jeszcze ich nie czytałam, możecie mi dać znać, czy spodobają mi się bardziej niż te wszystkie inne książki Kinga, na które narzekam. Ponieważ Cię kocham, czyli moja pierwsza styczność z tym autorem, którego bardzo lubię. A tu jednak jeszcze mamy non-fiction. Mądrość psychopatów, która też od bardzo długiego czasu czeka, aż to przeczytam. I Unorthodox, widziałam to polecenie u Kasia, co z tym seksem. Nie wiem, czy polecała konkretnie książkę, czy właśnie ten serial na Netflixie, ale bardzo mnie to zaciekawiło. Ja w ogóle lubię czytać, słuchać, oglądać o kulturze właśnie żydowskiej i o islamie. I tutaj kilka dla odmiany przeczytanych książek, czyli Strażniczka Książek, bardzo taka urocza książka o czytaniu. Daw, ta brzydka i gruba, zaskakująco, było to fajne i na tej podstawie jest też film. Zouzunie, też to dostałam od mamy i mam tutaj też autograf. Budka z sausami, dostałam to od koleżanki i tragedia. I to ma tyle części, że ja w ogóle nie wiem co się... Dlaczego? Dlaczego to ma tyle części? I moja pierwsza styczność z książką Disneya, która nie miała obrazków. Teraz już takich więcej, ale jak to kupiłam, to jeszcze było coś takiego, że o mój Boże, to takie książki istnieją. Ta półka może trochę mniej estetyczna, nie jest tak równo jak wcześniej, ale tej półki już tak nikt nie widzi, więc... Kosmiczne dziewczyny, czyli taka książka raczej dla młodszych czytelników. Moja kolekcja książek o Ilonie Musku, w większości ich nie przeczytałam. Mocna gra, biografia numer 1, Rakietowi miliarderzy, to akurat nie o Ilonie, ale w temacie kosmosu, Zapytaj astronautę. Tesla, czyli jak Elon Musk zakończy epokę ropy naftowej. Odlot, to jest książka o mamie Ilona Muska. To jest książka z cytatami Ilona Muska. I tu są jeszcze dwa egzemplarze jego biografii w takiej kieszonkowej wersji, po polsku i po angielsku. Astrofizyka dla zabieganych. Cały czas się zbieram do tej książki. Podobno ten pan bardzo fajnie pisze. No, ogólnie spoko jest. Fajnie mówi. W sensie, słuchając go, on mówi o takich właśnie trudnych jakby rzeczach, ale jakby tak upraszcza to. W sensie, używa takich samych słów jak każdy, jakby łatwiej to jakby przyjąć. Okej, okay. Czyli znasz się na rzeczy, bo jeśli tak. Się naprawdę na czymś znasz, to umiesz trudne zagadnienie prosto wytłumaczyć, okej. Okay. To może przeczytam. Mam tutaj też dwie książki z serii Monster High, pierwszy i drugi tom, znalezione gdzieś w koszach po 5 zł, więc nie mogłam przejść obojętnie. Autostopem przez galaktykę. Ja raczej nie czytam sci-fi, bo nie czuję się na siłach. To kupiłam dlatego, że w biografii Ilona było napisane, że to jest jego ulubiona książka. Ziemia, planeta ludzi, czyli ta lepsza książka tego autora. Bardzo fajny gigant, czyli jedna książka Roalda Dahla, którą posiadam. Kupiłam ją, bo miała ładną układkę i widziałam ten film. Ale ogólnie lubię tego autora. Tuptuś, czyli jedna taka z typowo takich dziecięcych książek, typu Zaopiekuj się mną, znaczy to jest seria na pomoc zwierzakom akurat, ale jedna taka, którą zachowałam, bo jest o jeżu. Tutaj mamy też Cudownego chłopaka, a tutaj Trzy cudowne historie. Taką książeczkę dla dzieci, które uczą się czytać, ale dostałam to od brata o piesku. Nazywa się Hachiko i od tego imienia powstało Hachi, więc dostałam. Tutaj mam dwie książki z serii tych pięknych klasyków dla dzieci od Zielonej Sowy, bardzo mi się podoba. Mam Opowieść Wigilijną i Małego Księcia, którego nienawidzę całym sercem. Tu mam też książki Disneya, Mroczna Baśń, o Aladynie i o Mulan. Z tej serii Disneya mam też Prawdziwą Historię Księcia, się trochę zniszczyła. Tutaj mam Mulan, to jest opowieść filmowa po angielsku, ze zdjęciami tutaj w środku. I jak już jesteśmy przy Mulan, to mam tutaj klasyczne baśnie w komiksie. Klasyczne baśnie, tak po prostu, najpiękniejsze filmy i taki komiks Mulan po angielsku, też z takimi zadaniami. Dalej mam Zwierzęta wśród nas. Spodobało mi się, jak to wygląda i było to dołączone do jakiejś gazety, więc kosztowało kurzdykę. Książka G.F. Darwin, To nie koniec świata i Galeria kotów, czyli Historia sztuki z pazurem. Dostałam to od brata. Tutaj trzymam książki z biblioteki i te, które aktualnie czytamy. A to są moje książki. Głównie. Głównie. A więc tak, od początku. Resident Evil. Ogólnie ukradłem. Pożyczyłem na długi okres książkę z metra. Bo miały taki wózeczek z książkami i zapytałem się, czy mogę sobie wziąć, a pani powiedziała, że mogę, więc sobie wziąłem. Czerwony smok, tak, znaleziony za zadychę w Biedronce. Wyborny trup, też znaleziony w Biedronce, ale za 30 zł. Tutaj mamy serię Stalkera, w czym jedną powtórkę. Na razie jedna przeczytana,
ołowy świt torwany na Vinted albo na Olixie. Reszta czeka na przeczytanie. Tutaj mamy Wiedźmina, ostatnie życzenie. Pierwsza książka, próbowałem już czytać chyba z 5 razy, ale jakoś nie mogłem się za to zabrać. Chyba za bardzo w grach się żeby brać się. Ale na pewno to kiedyś przeczytam. Pierwszy mój King, pierwsza styczność z Kingiem jest Krew, zbiór opowiadań, z których jest Krew jest chyba najlepsze. To był taki trochę nasz buddy reading, bo właśnie Piotrek to kupił i czytał w papierze, a ja sobie w tym czasie słuchałam tego w audiobooku. Jest taki nasz pierwszy buddy reading. Macbeth. Ogólnie kupiłem, bo był zadychę w Biedronce i kupiłem go po tym, jak skończyliśmy opowiadać się Macbetha w szkole. Więc dobry zakup. Dobry timing. Powiedzmy, że go przeczytałem. Tutaj jest Stephen Hawking, Krótka historia czasu. W sumie możemy, możesz ty tego Tysona, a ja Hawkinga czytać w tym samym czasie, taka naukowo. O, spoko, spoko. A potem odwrotnie, bo ja też bym też chciała przeczytać. No, dobra. Kupiłem to, bo mi zostało trochę pieniędzy. Sobie kupiłem książkę. Dobry wybór. No, dwie książki. Tom Clancy, The Division, Skoro Świt i Far Cry Odkupienie były połączone ze sobą i chyba zapłaciłem z 2 dychy, albo z 15 zł za 2. Ogólnie i The Division, i głównie Far Cry to bardziej moja seria gier. The Division była połączona i później też się trochę w to wciągnąłem. Ale ogólnie takie mocne chyba 6. Nie pamiętam, dawno to czytałem. Może jakiś reread? Następne książki były połączone. Assassin's Creed, Renesans i Odyseja. Renesans to jest pierwsza część, Odyssey to jest chyba gdzieś pod koniec, więc ładne połączenie. Też zapłaciłem jakieś grosze za to. Ogólnie osobna książka kosztuje 30-40 zł, za to zapłaciłem może połowę tego za 2. Próbowałem 2 razy i nie pokonałem ich, więc może w końcu się uda. Tutaj jest moja seria Metro. Ogólnie przeczytałem pierwszą część Metra, tylko zostawiłem ją w domu. To jest Metro 2033-34. Jest jeszcze jedna część, której nie pamiętam. Nieważne, jeszcze jedna część jest, którą zostawiłem w domu i tutaj są takie poboczne historie też. Ogólnie, jak możecie wiedzieć z TBR-a, będę atakował którąś z tych książek, tylko nie pamiętam którą. Więc tak, niedługo seria Metro też zostanie pokonana przeze mnie. Mamy też Cyberpunka. O tym było w ostatnim podsumowaniu. O tym było, nie ma co chwilę gadać. To jest książka, którą Paulinka czytała, Stephen King i ten drugi. Pudełko z guzikami Gwendy. Tak. Badziew. Na fali popularności w TikToku kupiłem sobie żuchwę Kane'a. Wydałem co najmniej 4 dychy i ostatnio, będąc w Biedronce, znaleźliśmy ją chyba za 2 dychy, tak. Więc trochę ból. Ona wtedy jeszcze była ciężko dostępna i dosłownie jak ty kupiłeś, to były te dodruki. To po tym jak kupiłeś. Tego nie można było złapać nigdzie. No. I zaczęli dodrukowywać, więc to jest do zrobienia. Myślę, że kiedyś razem do tego siądziemy i to zrobimy, ale potrzebujemy tak dłuższego czasu na to. I 3 ostatnie książki. 2 Piotry i Aleksandra. Aleks. 2 Piotry i Aleks. Tak, one były kupione gdzieś w Biedronce czy Stokrotce, w tych koszach. Tak nawet nas zaciekawiły z opisu, więc wzięliśmy. No poza tym Piotr i Piotr, no to co może pójść źle. Dokładnie, a to jest autor Pacjentki. To Pacjentkę też czytałam. Nie zachwyciła mnie jakoś turbo, ale ogólnie pomysł git, więc stwierdziłam, że też przeczytam. I to już tyle w tym filmie. Jeśli chcecie, żebyśmy coś przeczytali z tych biblioteczek w pierwszej kolejności, to zostawcie komentarz. Zostawcie nam też żabkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i to tyle i oki do pa!